Witam Państwa. Wydawnictwo Astrum, firma z 21-letnim stażem, wydała ponad 800 tytułów książkowych. W ramach wydawanych serii znajduje się seria dotycząca szeroko pojętego zdrowia, kulinariów. Nie da się rozdzielić jak gdyby tych dwóch tematów ze sobą, bo przecież jeśli chcemy mieć zdrowe oczy, to musimy się też odpowiednio odżywiać. Jeśli chcemy mieć zdrowe serce, jest tu książka Miażdżyca, jak chronić się przed miażdżycą i chorobami serca, musimy też wiedzieć, jak mamy się odżywiać. Dlatego też wydawnictwo Astrum w ramach owych 800 tytułów książkowych i wydanych multimediów wydało ponad 100 tytułów książkowych dotyczących szeroko pojętego zdrowia, kuchni, zastosowania ziół i przypraw w kuchni, czy doboru odpowiednich potraw dla podniesienia czy zachowania swojej zdrowotności. W ramach wydawanych książek znajdziecie Państwo tutaj wszystko i dla wszystkich. Są tu kuchnie światowe, czyli narodowe, jak kuchnia chińska, kuchnia indyjska z przyprawami właśnie leczącymi. Znajdziecie też kuchnie regionalne, między innymi kuchnię kresową, czy kuchnię taką typową polską, kuchnię śląską, kuchnię góralską. Jest tych kuchni niezwykle wiele. Oczywiście w ramach wydawanych książek kucharskich znajdziecie Państwo konkretne tytuły książkowe, jak kurczak na co dzień, kuchnię oszczędną gospodyni, sałatki dla każdego, potrawy z jajek, nie? Ale znajdziemy też książki specjalistyczne, takie jak kuchnia diabetyków w ramach prowadzonej akcji Cukrzyca Stop w całej Polsce, gdzie przez wiedzę dochodzimy do zdrowia i naszym mottem i hasłem przewodnim jest mniej cukru, więcej życia, bo przecież ponad 2 miliony ludzi, jak podają statystyki w Polsce, choruje na różne choroby z grupy cukrzyc, bo to nie jest tylko jedna choroba. I właśnie tutaj znajduje się książka Kuchnia diabetyków, znakomicie opisująca poszczególne potrawy, omawiająca ilość cukru w tychże potrawach, mówiąca o indeksie glikemicznym i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście trudno jest sprzedawać same tylko książki na określony temat, dlatego też wydawnictwo Astrum na stale współpracuje z firmą Centrum Medycyny Naturalnej i Zdrowie, producentem ziół, herbat, mieszanek przyprawowych. Przed Państwem cała grupa tychże przypraw, czyli krótko mówiąc, można sobie nawet kupić książkę z zapakowaną herbatą czy ziołami w środku. Znajdują się takie herbaty jak herbata Prymus, która powoduje, że poprawia nam umysł i wzrok. Znajduje się herbata antystresowa i sił witalnych na wzór właśnie wiagropodobnych VIP. Znajduje się znakomita i wspaniała i najważniejsza chyba z herbat, herbata Zdrówko, składająca się przede wszystkim z kwiatów i której głównym działaniem moglibyśmy ściągnąć ze stołu wszystkie książki, może moglibyśmy ściągnąć ze stołu wszystkie przyprawy i mieszanki przyprawowe, nawet może zróbmy to, odsuńmy to właśnie daleko, daleko, a zostawmy sobie właśnie wspaniałą herbatę Zdrówko, która ma za zadanie oczyszczanie, odtruwanie naszego organizmu, wychwytywanie wolnych rodników, krótko mówiąc, hamowanie procesów starzenia. I możemy powiedzieć, chcę żyć 120 lat, będę żył, jeśli będę pił herbatę Zdrówko oczyszczającą, odtruwającą. Oczywiście do herbaty możemy pogłębić swoją wiedzę, kupując książkę na przykład dotyczącą wszelkiego typu trucizn, które otaczają nasz świat i jak z nimi walczyć. Jeśli zostawimy herbatę wspaniałą Zdrówko, a chcemy dobrze się czuć przy obiedzie, w przemianie materii, nie zapominajmy, że to nie jest tak, że jest jedna przyprawa, mieszanka przyprawowa, która służy każdej potrawie. Jest przecież delikatna, elegancka, wysmakowana kuchnia włoska i wspaniała mieszanka przyprawowa italiana. Jest kuchnia ciężka, taka tłusta, która charakteryzuje się dużą ilością sosów i tak dalej. Jest przepiękna kuchnia śląska. Jeśli ktoś się chce odchudzać, znajmuje się znakomita mieszanka przyprawowa o nazwie Kaloria. Jeśli ktoś ma problemy skórne, z włosami,
i tak dalej, ma znakomitą mieszankę o nazwie delikatna oraz ze schorzeniami reumatycznymi słoneczna. Jeśli ktoś czuje się, że ciągle jest podekscytowany, ma duży stan napięciowy, może wypić herbatę, czym dodawać do potraw mieszankę o nazwie Relax. Jeśli ktoś lubi ryby, może znakomicie dodawać sobie mieszankę przyprawową o nazwie Królewska, czyli potrawa do ryb, królewskich potraw. Jeśli ktoś lubi sery, nabiały wszelkiego typu, jajka, mleka, potrawy pośrednie, mamy przepiękną przyprawę Twaru. Jeśli ktoś lubi, tutaj jeszcze raz, Śląska przepiękna, jeśli ktoś lubi potrawy takie jak, są tutaj różnego rodzaju opakowania pochodzące ze starszych i bardziej świeżych produkcji. Jeśli ktoś lubi drób, kury, znakomita, delikatna, w smaku, aromatyczna przyprawa kapłon. Trzeba tu jasno powiedzieć, o właśnie tutaj już w nowym opakowaniu, trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, że wszystkie mieszanki przyprawowe to są czyste zioła z zerową ilością wszelkiego typu konserwantów. Tutaj ich nie ujrzymy, ani w ukrytej formie, ani w jakiejś formie pośredniej. Są to czyste, zmielone zioła dodawane do potraw. Zapraszam serdecznie do kupowania książek na określone tematy i proszę uprzejmie, jak to pięknie wygląda, mamy kurczaka i dobieramy sobie od razu do tego piękną przyprawę kapłon, nie? Jeśli chcemy zachować długo młodość, czuć się dobrze, mamy przepiękną książkę właśnie Żywienie Auroda. Nic tak nie będzie nas tutaj przedłuża młodości, jak właśnie książka Zdrówko. Tu jest typowy podręcznik, książka pod tytułem Zachować młodość, czyli diety hamujące procesy starzenia. Jeśli ktoś rzeczywiście chce się bardzo odchudzać, zbić swoją wagę, przepiękna książka napisana przez doktora Bilskiego o racjonalnym odchudzaniu, czyli cała prawda, i do tego wspaniała mieszanka przyprawowa Kaloria. Zapraszam Państwa serdecznie. Natomiast jeśli chcemy mieć jasny umysł w późnym wieku, czy też w każdym wieku, studenta, młodego gimnazjalisty, młodego człowieka, który zdaje maturę, chce mieć jasny umysł, właśnie herbata, która poprawia krążenie, dotlenia mózg, jasny umysł, dobry wzrok, prymus, znakomicie sprzedająca się herbata. Zapraszam Państwa serdecznie do zakupów z powiązaną z nami firmą Centrum Medycyny Naturalnej Zdrowie oraz zakupu książek z naszej księgarni internetowej. Adresy otrzymacie Państwo, zobaczycie Państwo na stronach wideo klipów. Dziękuję bardzo.